Rozdział 14. W Troickoje, obrona warowni aczańskiej, 100 km, to nieodległość, na malutkim lotnisku. Szkoda, że nie jestem kobietą, odlatuję ze Stjepanem, katastrofa, w Chorskich Górach, mieszkanie tygrysów, skały Meka, Nanajec. Troickoje okazało się malutką osadką z drewnianymi domkami i białym, murowanym budynkiem rejonowego komitetu partii. Troickoje stanowi centrum rejonu, czegoś w rodzaju powiatu, obszarem swoim odpowiadającego naszemu województwu, lecz pod względem ilości mieszkańców nie większego od naszej gminy. Troickoje zamieszkują Rosjanie, ale w pobliskich kołchozach żyje bardzo wielu Nanajców. Kiedyś nazywano ich Goldami, a jeszcze dawniej, w czasach Chabarowa, Aczanami. Na przystani rzecznej oczekiwał na mnie naczelny redaktor rejonowej gazety. Kilkanaście minut spędziłem na rozmowie z i sekretarzem komitetu, a później zaproponowano mi krótką podróż do miejsca, gdzie znajdują się ślady starych umocnień. Zdaniem moich informatorów miała to być właśnie aczańska warownia Chabarowa. Oczywiście pojechałem. Była to karkołomna jazda małym terenowym wozem po wyboistych drogach, na których teraz jesienią po prostu można utonąć w błocie. Ech, to już nie drogi, ale bagniste pola, rozorane kołami samochodów, z wądołami wypełnionymi wodą. Kilometr za Troickoje drogi kończą się, odtąd są tylko szlaki wycięte w lesie. Aż pod dach samochodu podskakiwaliśmy na wykrotach. Żołądek wciskał się do gardła, głowa toczyła się pod nogi. Jechaliśmy nad brzegiem Amuru, który pod Troickoje rozlewa się w potężne jezioro. Niebo zaciągnęło się leciutką siną mgiełką, drugi brzeg był zaledwie widoczny, stanowił cieniutką smużkę, oddzieloną od nas potężną przepaścią wodną, skłębioną od wysokich fal. Popędziliśmy po malutkim pasku wybrzeża, między wodą a stromą ścianą skał. Fale Amuru wybiegały na brzeg i spieszyły jakby na spotkanie kół samochodu. Po pół godzinie jazdy wolny przesmyk między wodą i stromą ścianą zwęził się do tego stopnia, że trzeba było przerwać podróż. Dalej poszliśmy pieszo. Od rzeki wiał silny chłodny wiatr. Niebo stało się sine, sina była przestrzeń wody, chłodna, melancholijnie jednostajna. Wąziutką, mało widoczną ścieżką poczęliśmy się wdrapywać na wysoki brzeg. Buty ślizgały się na mokrej trawie i butchiejących liściach. Aby nie zsunąć się do rzeki, chwytaliśmy się kolczastych krzewów. Na szczycie wzgórza przekonaliśmy się niespodziewanie, że oto wysoki brzeg urywa się gwałtownie i odtąd zaczyna się niska, bagienna okolica nadamurska. Czyż może być lepsze miejsce do zbudowania warowni nad to wzgórze, górujące nad całym otoczeniem? Na wiele kilometrów widać stąd rzekę i nizinę, aż do pierwszych sopek niedalekiego Mnymu. Na wzgórzu rosną duże, grube drzewa, widać płytkie zagłębienia, wyraźne ślady starych wałów. Jeśli to rzeczywiście tutaj była warownia aczańska, nie trudno pojąć, dlaczego Chabarow potrafił odeprzeć silniejszego napastnika. Choć z początku zwycięstwo zdawało się przechylać na stronę Mandżurów i Aczanów. Mandżurskim armatom udało się zrobić wyłomy w drewnianych ścianach gródka. Kozacy umieścili jednak w wyrwie jedną ze swych miedzianych armat i złamali atak przeciwnika. Potem kawaleria Chabarowa przystąpiła do ostatecznego rozgromienia wroga, padło ponad 600 Mandżurów, zdobyto 2 armaty i 18 strzel po raz 830 koni. Po stronie rosyjskiej zginęło 10 kozaków, rannych zaś było 76 osób. Raniono także Chabarowa. Ale Chabarow zdawał sobie sprawę, że zwycięstwo odniesione nad Mandżurami nie było decydujące. Przeciwnik umknął, ale mógł rychło wrócić jeszcze silniejszy i lepiej uzbrojony. Nie byli to już Daurowie, Duczery i Aczanowie ze swymi łukami i strzałami, lecz regularna armia, władająca bronią palną. I 22 kwietnia Chabarow porzucił warownię aczańską. Popłynął w górę rzeki, przeciw silnemu prądowi Amuru. U ujścia Sungari czekała na niego zasadzka, 6000 wojska mandżurskiego. Chabarow przemknął niepostrzeżenie między wyspami i mieliznami ujścia Sungari. Na początku 1655 roku przybył do Moskwy i w Kremlu złożył sprawozdanie ze swych obydwu pochodów wzdłuż Amuru. Jeszcze kilkakrotnie łodzie z kozakami płynęły w dół i w góry Czarnej Rzeki. Jeszcze tu i ówdzie wywiązywała się walka i ginęli ludzie. Nad brzegami Amuru zawisł już jednak krzywy miecz Mandżura, spłonęły drewniane ściany umocnionego przez kozaków Aubazina. Pekin wydał rozkaz, aby plemiona Daurów przeniosły się na prawy brzeg Czarnej Rzeki. Lewy brzeg wyludnił się, opustoszał i uprawny kraj, który, jak pisał Chabarow, mógł wyżywić i 20 000 żołnierzy, zmienił się w pustynię. Dubiecki pisze: Rok 1659 nie widział już ani jednego z kolonizatorów Amuru. Garstki popiołów zagaszonych ognisk krajowca, górami stojące niwy, których odbiegł lemierz, gdzieniegdzie świecąca czaszka wśród chwastów z około 300 lub więcej brańców w chińskim Jasyrze. Oto był wynik pierwszych prób zdobycia nadmorskich ziem. Chiński kronikarz, patrzący z dala na owe usiłowania kolonizacji, zapisał na karcie swych roczników powątpiewanie, aby kiedy obca stopa mogła zawitać w dorzecze Amuru. Wypadki zadały jednak kłam pekińskim przepowiedniom. Po kilkuletniej przerwie, kiedy już na bruzdach pól odbieżonych bujny krzew porósł i łowcy prawego brzegu coraz to częściej niecić rozpoczynali na lewym swe samotne ogniska, pewien dzień wiosenny udarował ich niespodziewanie wieścią dziwną a straszną, wspomnieniem niedawnego krwawego wczoraj. Wieść głosiła, iż garstka ludzi z północy stanęła nad wspaniałymi nurty Czarnej Rzeki. Owym przybyszem z północy był Nicefor Czernichowski. Wilgotny wiatr od rzeki chłostał nam twarze. Po sinym przestworzu wody płynęła malutka łódka, sterowana przez samotnego człowieka. Płynął przeciw prądowi, kołysząc się na gwałtownej fali. Zdawało się, że łódka stoi w miejscu, że ów człowiek samotny nigdy nie przebędzie ogromnej wodnej przestrzeni, dzielącej go od brzegu. A jednak płynął. Przez szkła lornetki dostrzegłem wytrwałe ruchy wioseł. Niebo zaciągnęło się chmurami. Rzeka płynęła bez plusku, jakby martwa. Wiatr szumiał pośród gałęzi drzew, porastających resztki starych umocnień. Pomyślałem, że jestem trochę podobny do owego człowieka w łódce. Aubazin, cel mojej podróży, był ciągle daleki i nieosiągalny. Aubazin leżał daleko w górze Amuru, a ja znalazłem się hen, w dole rzeki, w Troickoje, jakby zniósł mnie tu jakiś potężny nurt. Weszliśmy do małego drewnianego domku na skraju osady. W dobrze ogrzanej izbie siedział brodaty mężczyzna o jasnej, zmierzwionej czuprynie. Na nogach miał niezgrabne wojłokowe buty, przypominał mi nieżyczliwe karykatury z podpisem rosyjski chłop w łapciach. Ten chłop w łapciach obsługiwał jednak najnowocześniejszą aparaturę nadawczo-odbiorczą i siedząc tutaj, w swych niezgrabnych butach, był w stałym kontakcie z dziesiątkami małych samolocików przemierzających przestrzeń powietrza nad obszarami Amuru. Widziałem potem, jak ów brodaty mężczyzna szybciutko elektryczną maszynką ogolił swoje policzki, pozostawiając nietkniętą jedynie długą brodę. Widziałem także, jak na malutkim, podobnym do łąki lotnisku lądowały niewielkie samolociki, zabierając po kilku pasażerów, którzy wykupywali bilety w sąsiedniej chałupie. Widziałem wielkie helikoptery, zabierające jakieś towary i odwożące je do osad położonych na bagnach i w górach. Tu, gdzie jeszcze do niedawna żyły na wpół dzikie plemiona, zajmujące się polowaniem i rybołówstwem, samolot traktuje się już jak autobus na naszych wsiach. Zapewniam was jednak, że trudniej dostać się z Grójca do Warszawy, niż z jakiejkolwiek osady zagubionej w tajdze Dalekiego Wschodu do Chabarowska czy Komsomolska. Nie ma tu wygodnych bitych dróg, ale zawładnięto powietrzem, małe samolociki potrafią lądować prawie w każdych warunkach. Ludzie na Dalekim Wschodzie charakteryzuje jakiś dziwny rozmach, do którego my, mieszkańcy niewielkiego kraju, nie jesteśmy przyzwyczajeni. To tutaj narodziło się powiedzonko: 100 kilometrów, to nie odległość, 100 rubli, to nie pieniądze. Poprzedniego dnia w Chabarowsku młody dziennikarz ogromnie żałował, że nie może się ze mną spotkać wieczorem. Niestety, jeszcze dziś muszę być w Pietropawłowsku, powiedział. Może więc spotkamy się jutro. Po powrocie do hotelu zerknąłem na mapę. Pietropawłowsk leży na Kamczatce, 3000 kilometrów od Chabarowska. A ten młody człowiek mówił o tej podróży tak, jak w Warszawie, jako o odwiedzinach w Milanówku. Cóż byście sądzili o człowieku, który mówi wam, niestety, nie mogę się dziś z wami spotkać, bo wieczorem zmuszę być w Lizbonie. Ale może zobaczymy się jutro? Brodatemu mężczyźnie, obsługującemu prowizoryczne lotnisko w Trojskoje, powiedziałem, że chciałbym się dostać do Chabarowska. Skrzywił się. Spóźniliście się o 10 minut. Właśnie przed chwilą odleciał prawie pusty helikopter. Pogładził swoją brodę. No nic, poczekajcie. Jakoś to się zrobi. I począł w stojącej przed nim aparaturze kręcić jakimiś śrubkami, przyciskać guziczki. Za chwilę między nim i znajdującymi się w powietrzu lotnikami rozpoczął się wesoły dialog. Ej, Alosza, a nie zabrałbyś pasażera? Odezwał się głośnik, aż zahuczało w całej izbie. Idź do diabła. Maszynę mam obładowaną, ledwo leci. W Komsomolsku skrzyń mi naładowali. Ej, ty, Griszka. A od nas nie weźmiesz? Nie wezmę. Jestem pełny. Zapytaj Stiepana. Stiepan za 10 minut odlatuje z Komsomolska. Ale samolot Stiepana również był załadowany towarami, a poza tym nie chciało mu się lądować w Trojskoje. Tam u was na lotnisku krowy się pasą. Taki porządny lotnik, jak ja, ma między krowami lądować, brzmiał głośnik. Po niedługim czasie Stiepan jednak odezwał się znowu. Jeśli pasażer dziewczyna i ładna, to wyląduje. To nie dziewczyna. Cudzoziemiec. Do Chabarowska chce się dostać. W głośniku zapadło milczenie. No dobrze. Zaraz tam u was usiądę. A zgońcie krowy z lotniska. I tak oto poznałem Stiepana, rosłe chłopisko o wesołych niebieskich oczach. Lotniczą czapkę nosił nasuniętą na tył głowy. Śmiesznie perkocząc motorem swego samolotu wypłynął nagle spoza lesistych wzgórz i zgrabnie wylądował na środku łączki. Samolot jego był dwupłatowcem, trochę większym od kukuruźnika, nie znam się zresztą na typach samolotów. Stiepan wyskoczył z maszyny, uścisnął moją prawicę tak silnie, że mało nie krzyknąłem z bólu. Przyjrzał się dokładnie mojej osobie i coś, jak uśmieszek, zjawiło się na jego ustach. Hm, tak, mruknął z wyraźną dezaprobatą. Potem szerokim gestem zaprosił mnie do wnętrza maszyny. Samolot miał jakiś ładunek i Stiepan usadził mnie w swej kabinie, na drugim wolnym miejscu, wbrew przepisom. Zanim zasiadł za sterami i nałożył słuchawki radiowe, zadał mi kilka pytań. Na tygrysy pewnie przyjechaliście polować? Tylko strzelby u was nie widzę, bo strój to macie myśliwski. Kpił sobie ze mnie. Odpowiedziałem mu również nie na serio. Tygrysy jak tygrysy. Ale żywego lwa to chętnie bym przywiózł. Obiecałem. Ach, tak? Obiecaliście przywieźć żywego lwa? No, lwów u nas nie ma. Ale postaramy się. Polecieliśmy. To nie był Tu-104. Wzlecieliśmy na wysokość 200 metrów i co chwila to wznosiliśmy się wyżej, to znów zapadaliśmy w doły powietrzne, niewidoczne dla oka, ale wyczuwalne skrzydłami. Droga powietrzna była równie wyboista, jak ta przez Trojskoje. Motor perkotał w tonach wyższych i niższych, aż przejmował mnie strach, że zakrztusi się i umilknie. Samolocik wydawał mi się kruchy i słabowity, a dołem wolno, majestatycznie przesuwały się rozlewiska Amura. Teraz, w czerwonawym świetle zachodzącego słońca, ziemia pode mną podobna była do rysunku ciała ludzkiego. Niebieskawą barwą, jak naczynia krwionośne, znaczyły się setki wątłych niteczek rzeczółek i grube arterie głównych koryt czarnej rzeki. Na jednej z nich płynął, a właściwie stał, biały stateczek, drobny i śmieszny jak makieta. Potem rzeka pozostała gdzieś po prawej ręce i zasłoniły ją skrzydła samolotu. Lecieliśmy nad lasem podobnym do wielkiej płaszczyzny zamalowanej przez Taszyste 43. Różnobarwne pastelowe plamy, rude, czerwone, różowe. Później rozlało się pod nami jakby żółte morze, bagnisko porośnięte zeschłą trzciną, która kołysała się na wietrze i marszczyła jak wielki łan żyta. Było to ujście jakiejś rzeki. To Pichca, rzeka tygrysów, krzyknął do mnie Stjepan. Teraz pojawiły się góry. Były porośnięte gęstym lasem liściastym. Zachodziło słońce, las wydawał się brunatny, a szczyty gór siwe i żółtawe. Domyśliłem się, że mamy przed sobą górski grzbiet, odgradzający nas od szczytów Chichotę Alina. Tu, w trójkącie, jaki tworzyły rzeki Ussuri i Amur, u podstawy tego trójkąta rozciągało się wybrzeże Morza Japońskiego, leżał tak zwany ussuryjski kraj, pełen dzikiego zwierza, niedźwiedzi i tygrysów, egzotycznej południowej roślinności. Nagle Stjepan począł coś krzyczeć do mikrofonu swego radia, motor parsknął, kichnął i umilkł. Nastała cisza, zdawało się, że bujając na skrzydłach samolotu zatrzymaliśmy się w przestworzach. Potem samolot począł bezszelestnie sunąć w dół łagodnym, ślizgowym lotem. Przemykały pod nami poszarpane, nagie grzbiety górskie i doliny zarosłe gęstym lasem. Zepsuło się, wrzasnął Stjepan. Zobaczyłem jego przestraszone oczy i dopiero w tej chwili i mnie obleciał lęk. Serce załomotało, zaczęło mnie dusić wciskając się do krtani. Ostre sine krawędzie skał były coraz bliżej. Wyobraziłem sobie, jak się z nimi pękają kruche ściany samolotu, wybucha benzyna i giniemy w płomieniach. Więc po to odbyłem tę daleką podróż, po to zjawił się przede mną miraż Aubazina. A więc Aubazin to była pułapka, to było imię mojej śmierci? Strach sparaliżował mnie zupełnie. Nie byłem w stanie rozchylić warg do okrzyku przerażenia, nie potrafiłem ruszyć ręką, nogą. Zresztą, nie istniała ucieczka. Można było tylko siedzieć i czekać, i patrzeć, jak wznosi się ku nam ziemia, nieprzyjazna i kolczasta pniami wielkich drzew. Grzbiety gór znalazły się jakby pod kołami samolotu. Otworzyłem oczy. Wciąż jeszcze nie byłem w stanie wydać z siebie choćby słowa. Zdawało mi się, że nie oddycham. Lękałem się spojrzeć w bok, na Stjepana. Bałem się cudzego strachu. Ostry szczyt góry jest już na poziomie moich oczu. Lecimy wprost na niego. Jest wyraźny, czerwony od promieni zachodzącego słońca. Widzę wyraźnie każdy głaz, każdą nierówność i szczelinę. A więc tak wygląda śmierć. Raptem motor samolotu obudził się. Zaharczał jak rzężący, wydawało mi się, że odczuwam straszliwy wysiłek maszyny, która uniosła się w górę o metr od skał i przeniosła nasze ciała ponad poszarpaną krawędzią. Charkot maszyny urwał się. Pod koła samolotu podsunęła się prawie równa, pokryta żwirem płaszczyzna, podobna do ogromnego tarasu pośród gór i lasów. Już nie pamiętam swych uczuć, gdy lądowaliśmy na niej, spokojni, bezpieczni. Stjepan wyskoczył z maszyny. Ja wygramoliłem się z niej dopiero po dłuższej chwili. A gdy stanąłem na ziemi, zachwiałem się. W twarzy Stjepana nie znalazłem ani cienia lęku. Znowu miał kpiące, wesołe oczy. Mieliśmy szczęście, co? Zaśmiał się. I ja także się roześmiałem. A więc jeszcze nie teraz. Ogarnęła mnie radość, że przeżyłem przygodę, że jestem zdrowy i cały. Byliśmy wśród górskich gór, zbliżała się noc, czy może być piękniejsza chwila? Znowu się roześmiałem. A gdy Stjepan rozchylił jakieś blachy okrywające motor samolotu, powędrowałem przed siebie po żwirowatej płaszczyźnie, która dała nam ocalenie. Stjepan wołał za mną. Nie odchodźcie za daleko. Widzicie te skały, tam na prawo za dolinką? Nazywają je mieszkaniem tygrysów. To nie żarty. W skalach gnieżdżą się tygrysy. One są teraz rozzuchwalone, bo nie wolno do nich strzelać. Więc uważajcie. Jak będziecie potrzebni, wystrzelę z pistoletu. Usłyszycie. I na pożegnanie pomachał ku mnie dłonią uzbrojoną w pistolet. Szedłem wolno, jak na spacerze w parku. Paliłem papierosa i zabawiałem się kręceniem paska od lornetki. Wiedziałem, że muszę dojść do mieszkania tygrysów, że nie wolno mi uronić ani sekundy z przeżytego tutaj czasu, bo później każda minuta będzie cenna, gdy o przygodzie opowiadać będę kolegom w zaciszu kawiarnianej sali. Czy uwierzą mi? Wątły, szczupły, chorowity, nie miałem w sobie nic z poszukiwacza przygód i podróżnika. Był wieczór. Gdy opuściłem się w dolinkę, otoczył mnie półmrok. Rozpoznawałem znany mi z książkowych ilustracji mongolski dąb, cedr i amurską lipę. Grube, potężne pnie, garbate od jakichś potwornych narośli, wyglądały jak czarne poczwary przygarbione do ziemi, okrywające konarami tajemnice ukryte w gęstym poszyciu leśnym. Dolinka była całkiem zarośnięta i musiałem się przez nią przedzierać jak przez dżunglę. Drogę zagradzały zwalone pnie, zbutwiałe, gnijące, schowane pod zeschłymi liśćmi. Szedłem nieledwie po omacku, w dusznym zapachu zgnilizny, lękając się, że zabłądzę. Na szczęście dolinka była niewielka. Kończyła się u podnóża stromych, dziwacznych skał, opadających w dół wielkim osypiskiem, zarzuconym kłodami powalonych drzew. Tu było jaśniej, widniej. Próbowałem się piąć ku górze, cierniste aralie chwytały mnie za nogawki spodni i za poły płaszcza. Zziajany przystanąłem, zdając sobie sprawę, że nim dotrę do skał, zapadnie noc i nogi połamie wśród wykrotów. Stanąłem za jakimś krzakiem i przyłożyłem do oczu lornetkę. Na tle czerwonawego nieba rysowały się wyraźnie ciemne cienie siedmiu ogromnych, niebotycznych głazów granitowych. Stały tutaj jak skamieniałe postacie wielkoludów i gigantycznych przedpotopowych zwierząt. Jedna ze skał podobna była do wielkiej żaby, druga do zgarbionego człowieka, trzecia przypominała wymierzoną w niebo rakietę wielostopniową, czwarta była jakąś wiedźmą ogromną. Szczeliny pośród nich ziały mrokiem, jak wejścia do wielkich pieczar. Wtem mignął mi w szkłach lornetki jaśniejszy, podłużny kształt. Mignął i znikł za wielkim głazem. Po sekundzie drugi cień przemknął przed moim wzrokiem. Czekałem z napięciem, aż do kłucia w oczach wpatrując się w wielki głaz. Czekałem długo, chyba ze 3 minuty. Dwa duże, rudawo-złote tygrysy przedefilowały przede mną uchodząc w szczelinę skalną. Były najwyżej 400 metrów ode mnie, niskie, podłużne, podobne do gigantycznych jamników na łapach nieproporcjonalnie krótkich w stosunku do długich tułowi. Wśród szarych i ciemnych skał przebiegały bezszelestnie, jak złote promyki słońca odbite przez lusterko. Wiedziałem, że były daleko, że chyba przeszły na drugą stronę gór. Słyszałem, że nie zaczepione przez człowieka, nie napadają. Ale mimo tej wiedzy, aż spociłem się ze strachu. Strach odczuwałem większy niż w samolocie pędzącym na skały. Stałem za krzakiem, bojąc się ruszyć, a nawet drgnąć. Po chwili udało mi się wmówić w siebie, że tygrysów w ogóle nie widziałem, że uległem tylko złudzeniu, bo nic nie potwierdzało ich bytności. Już zdecydowałem się ruszyć w powrotną drogę przez zarośniętą dolinkę, gdy uwagę moją przykuło coś dziwacznego, zupełnie niepojętego. To coś znajdowało się najwyżej 100 metrów ode mnie. Siedziało na powalonym pniu drzewnym, czarne, kosmate, o ludzkim kształcie i wzroście 12-letniego chłopca. Coś czochrało się nerwowymi, szybkimi ruchami, jak małpa. Oczy załzawiły mi się od wysiłku wypatrywania przez szkła, ale przecież wyraźnie dojrzałem, że coś ma psią mordę. Pies. Dlaczego jednak siedzi jak człowiek na pniu drzewa i drapie się jak małpa? A może to niedźwiadek? Gwizdnąłem. I przepadło, po prostu jakby rozwiało się w powietrzu. Uczyniło się już prawie zupełnie mroczno, lękałem się zapuszczać w czarną gęstwinę doliny, wolałem nałożyć drogi, obchodząc z krajem. Szedłem szybko, skacząc z kamienia na kamień, pogwizdując, potykając się w pętach dzikiego wina i roślin podobnych do podzwrotnikowych lian. Chciałem zapalić, ale papieros wypadł mi z palców. Przyklęknąłem szukając go między kamieniami, a gdy podniosłem się z klęczek, spostrzegłem o 5 kroków ode mnie nieruchomą postać ludzką. Był to myśliwy, sądząc po strzelbie, która wisiała mu na ramieniu. Miał wielką czapę futrzaną, watówkę i grube watowane spodnie, wsadzone w harmonijkę wysokich butów. Patrzył na mnie z wyraźnym strachem, jak na jakąś zjawę fantastyczną. Halo, zawołałem przyjaźnie. Zdawałem sobie sprawę, że jak na tutejsze warunki, dziką, bezludną okolicę, wyglądam dość dziwnie. Jak w Hyde Parku grzecznie uchyliłem kapelusza. Halo, powtórzyłem, ale już z mniejszą pewnością siebie, bo spotkany osobnik milczał i wciąż tkwił nieruchomo. Jego płaska, szeroka twarz o pucołowatych policzkach miała barwę starej cegły i wskazywała wyraźnie, że mam przed sobą tubylca, najprawdopodobniej nanajca. Myśliwy podejrzliwie lustrował moje czarne, szpiczaste buciki, zarzuconą na ramię lornetkę. A może bierze mnie za szpiega, pomyślałem. I zląkłem się komplikacji, jakie mogły wyniknąć z takiego nieporozumienia. Dzień dobry, rzekłem i jak na złość mój nierosyjski akcent zabrzmiał wyraźniej niż zwykle. Piękną tu macie okolicę. Wracam właśnie z tych wspaniałych skał. Czy nie wiecie, jak one się nazywają? A 2 tygrysów nie spotkaliście? Właśnie niedawno przebiegły mi drogę. Mówiłem długo i bez sensu, coraz dobitniej zdradzając swój obcy akcent. Myśliwy milczał i strach wciąż wyglądał z jego oczu. Zapewne gotów był stawiać czoła tygrysom, niedźwiedziom, kłusownikom czy włóczęgom. Lecz natknął się na człowieka, który przez skalisty kraj wędrował w cieniutkich półbucikach i w białym kołnierzyku, bez plecaka, w kapelusiku i z lornetką, jakby znajdował się na wyścigach konnych albo w drodze do teatru. Myślicie może, że jestem szpiegiem? Ale nie, zapewniamy was, powiedziałem. Uśmiechnął się z lekceważeniem. Szpiegiem? Przecinek nie. Szpieg nie chodzi w okularach. Do tego trzeba mieć dobre oczy, rzekł. Miał równie jak i ja kiepski akcent. Myślałem, że jesteście diabłem albo kazmu. Szliście przecież od skał męka. W tych bucikach daleko nie zajdziecie. O kilkaset metrów od nas zabłysło w mroku czerwone światło. To Stjepan rozpalił ognisko, żebym nie zgubił drogi. Pokazałem nanajcowi blask ognia i zaproponowałem, żeby poszedł ze mną. Po chwili usłyszeliśmy wystrzał z pistoletu, który odbił się wśród skał stokrotnym echem. Nanajec przystanął podejrzliwie, wytłumaczyłem mu jednak, że to strzela rosyjski lotnik. Poszliśmy dalej, lecz zauważyłem, że nanajec dyskretnie zsunął z ramienia swoją strzelbę i trzymał ją gotową do strzału. Wreszcie dojrzeliśmy samolot i Stjepana krzątającego się przy ognisku. Stjepan wyjaśnił nanajcowi naszą przygodę i w trójkę zabraliśmy się do zbierania suchego drzewa dla podsycania ognia. Wieczór był bowiem chłodny, noc zapowiadała się mroźna. Samolot, według zapewnień Stjepana, był gotowy do podróży. Tylko z powodu ciemności nie mogliśmy wystartować, byliśmy więc skazani na spędzenie nocy w górach. Nanajec miał w torbie trochę chleba i wędzoną rybę. Okazał się gościnny i owego wieczoru wśród dzikich chorskich grzbietów nie byłem głodny. Opowiedziałem o 2 tygrysach, które udało mi się zobaczyć koło skał męka, i o dziwnym kosmatym stworze posiadającym pysk psa, a kształty chłopca. To był kazmu, stwierdził autorytatywnie nanajec. Co to jest kazmu? Do wyjaśnień zabrał się Stjepan. Kazmu to duch gór. Prawdopodobnie jest to Ufieti, tak poszukiwany przez uczonych i podróżników. Yeti? Tutaj? W Chorskich Górach, roześmiałem się. Zawsze uważałem, że Yeti to wymysł dziennikarzy na Kanikuły 44. Coś w rodzaju węża morskiego. Zresztą Yeti żyje podobno w Himalajach. Nie tylko, upierał się Stjepan. Nasi uczeni i podróżnicy widzieli Yeti również w Mongolii. Czytałem o tym w gazetach. A skoro był w Mongolii, to czemuż nie miałby być i tutaj? Przecież to stąd niedaleko. A poza tym warto wiedzieć, że właśnie tutaj, między Ussuri i Amurem, w południowym klimacie przetrwało od niepamiętnych czasów wiele ciekawych i dziwnych roślin południowych. Żyją tu tygrysy, czemuż nie miałby przetrwać i Yeti? Są miejsca nietknięte przez stopę ludzką. 33 lata minęły, odkąd szedł tędy Arseniew ze swą naukową ekspedycją i nowo odkrytym przełęczom i górom nadawał imiona. Ot, nowy i jeszcze nie do końca zbadany kraj. W tym, co mówił, było wiele prawdy. Wątpliwy wydawał mi się tylko Yeti. Dlatego, że nie wierzyłem w jego istnienie. I także dlatego, że tego rodzaju historia nie nadawała się do opowiadania. Nikt nie uwierzyłby. Wolę sądzić, że po prostu widziałem niedźwiadka siedzącego na skale. Czyż mały niedźwiadek nie jest podobny do człowieka? Po posiłku Nanajec pogrzebał w swej myśliwskiej torbie i wyciągnął ku mnie otwartą dłoń. Leżał na niej mały miedziany krążek z prostokątnym otworem w środku. Była to stara moneta z napisem chińskim lub japońskim. Znalazłem to w górach. Mogę wam sprzedać. Przynosi szczęście przy grze w karty. Przynosi szczęście w miłości. No, kupicie? Któż nie chce, żeby go kochały kobiety? Kupiłem. Potem w Chabarowsku dowiedziałem się, że podobne pieniążki dość często znajduje się w ussuryjskim kraju. Nie są one stare, zaledwie z XVII wieku, i pochodzą z Japonii. Odnajdywane na Ussuri dowodzą bliskich kontaktów handlowych między Japonią a plemionami zamieszkującymi dorzecza Ussuri i Dolnego Amuru. Wedle wierzeń ludowych posiadanie takiej monety przynosi szczęście w miłości. Szamani wróżyli z tych monet przyszłość i przeszłość człowieka. Nastała noc, mroźne górskie powietrze kąsało mi policzki, mroziło dłonie. Leżeliśmy przytuleni do siebie i okryci dwiema prezentowymi płachtami, które Stjepan wyciągnął z samolotu. U naszych nóg paliło się ognisko. Gdyby nie jego ciepło, kto wie, czy nie zamarzlibyśmy. Do północy pilnował ognia Stjepan, potem Nanajec, a po nim nadeszła moja kolejka. Otaczała nas groźna, przejmująca cisza górskich pustkowi. Blask ognia zataczał niewielkie koła, poza nim trwała zupełna ciemność. Nie spałem prawie całą noc. Gdy przy ognisku wartował myśliwy nanajski, długo leżałem z otwartymi oczami, starając się na zawsze utrwalić w pamięci widziany obraz, wyrwany ciemności skrawek ziemi z ogniskiem, a przy ogniu nieruchoma, siedząca w kucki postać Nanajca. Wczesnym rankiem, głodni i zmarznięci, pożegnaliśmy myśliwego. Na żwirowym tarasie pośród Chorskich Gór samolot nasz wystartował bez żadnych trudności. W godzinę później lądowaliśmy w Chabarowsku,